Tego dnia w hali Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej odbyły się zawody w ramach dwóch lig. Amatorskiej MMA oraz jiu-jitsu. Jesteśmy zadowoleni, że takie zawody po raz pierwszy odbywają się tutaj w Jeleniej Górze. Tu jest z nami pan prezes Polskiego Związku Jiu-Jitsu. Ja myślę, że to jest nobilitacja dla Jeleniej Góry, że sporty walki, a mamy ich trochę tutaj w Jeleniej Górze, mają swoje miejsce i mogą się rozgrywać. Sztuki walk coraz bardziej popularne. Cieszyć się należy, że również w Jeleniej Górze znajdują swoich amatorów, swoje miejsce, no i kibiców. Będziemy na pewno na miarę możliwości sprzyjać wszystkim tym, którzy sport chcą uprawiać, sztuki walk także. A zwłaszcza w takim wydaniu, bo silne uderzenie emocji tego dnia zagwarantowały dwie bardzo popularne obecnie w Polsce sztuki walki. Zgromadziliśmy prawie 100 zawodników. Bardzo fajnie i jestem zadowolony. Podejrzewam, że ja wiem, co się będzie działo, reszta zobaczy, co się będzie działo. Zawody będą fajne, udane. Życzymy sobie tylko, żeby było jak najmniej kontuzji. Chciałbym podziękować włodarzom miasta za tak miłe przyjęcie i oczywiście naszej głównej organizatorce, pani Sylwii, która bardzo prężnie działa tak samo w Polskim Związku, jest sekretarzem w Komisji DAN. Cenimy z nią współpracę i cenimy panią Sylwię, dlatego też zawitaliśmy tutaj. I myślę, że będziemy zawitać częściej. Ja jako młoda dziewczyna trenowałam jiu-jitsu, to była moja wielka pasja i od jakiegoś czasu do tych treningów wracam. Tak jak zostało wspomniane, podjęłam współpracę z Polskim Związkiem Jiu-Jitsu i stąd pomysł, żeby tutaj na naszym terenie to jiu-jitsu reaktywować i wzmocnić. Dzięki tej współpracy do Jeleniej Góry przyjechało wielu znanych zawodników. Mistrz świata, młody Bączkowski, jego siostra mistrzyni świata, tutaj jest Marcin, świetny zawodnik w MMA, legenda polskiego MMA. Cieszę się, że do naszego miasta też dotarła Alma. Kilkanaście lat temu, kiedy gdzieś tam zaczynaliśmy sporty walki, to tylko było marzenie, żeby coś takiego się odbywało gdziekolwiek, czy w Polsce, czy w Europie. Mało tego tutaj u nas było, no a dożyłem takich czasów, gdzie w Jeleniej Górze możemy spotkać wielu zawodników, zorganizować bardzo fajną imprezę, gdzie młodzi ludzie mogą sprawdzić się tutaj, pokazać i spełniać swoje marzenia. Oczywiście w stawce nie brakowało amatorów, którzy stawiają w tym sporcie pierwsze kroki. Z zapowiedzi organizatorów i władz miasta wynika, że w Jeleniej Górze będą mieli jeszcze okazję zebrać doświadczenie na macie.